Hello, Mac, z tej strony witam was już w kolejnym odcinku z Dead Island. A jest ze mną niezmiennie Echo, Siema. Kratos, Cześć. I Szwagier. Siemka! Nie wiem dlaczego nas starczy życie się ściana, ale spoko. Tak ściana. Więc, lubię cegły. Ostatnio udało nam się wydostać z ratusza, znaczy w sumie nie wydostać, tylko dostać się w ogóle do ratusza, tam załatwić parę spraw. Dostać się do marketu, załatwić tam parę pożywienia. Teraz musimy wrócić z powrotem do ratusza. Wow! Wybuchaj! I pomóc tutaj wybuchać, o faktycznie. Odsuwać się. Odsuń się! Było blisko. Czy ty mu sprzedałeś kopniaka z tak krótkiej odległości i nic się nie stało? Nie, ja rzuciłem w niego... się buguje. O, bateria tam chyba była. Wzięliście z niego? Może. Wzięliście, dobra. Bo tu chyba bateria była czy coś. Tak, ja dobry sobie kopniaka i nie wybuchł. Znaczy nie, bo ja do niego rzuciłem z maczetą. Pamiętajmy, żeby pokazać im tę sztuczkę z tym, że... jak się nazywa? Z tą czachą, co znaleźliśmy. Żeby aha, był taki fajny to efekt. Trzeba będzie znaleźć. Dobra, ja tu mam następnego wybuchającego. A no właśnie, bo ja sam jestem ciekaw, bo jeszcze jej nie widziałem, szczerze powiem. Strzelaj, bo ja nie mam pistoletu przy... Jeszcze jeden strzał! No pff. Trafienia krytyczne. A, trafienia krytyczne! Krytyczne grzmoty bokserskie. Ja mogę kłócać się w tym części. Nie wiem, odruch. Ja nie żeby się wiesz, głową nie wanuń czy coś. Ja nie kłócam. Dobra. No nie, szwagi kwizu o, to będzie chyba tutaj, nie? Nie wiem, możliwe. To chodź, mam zupę rzeczy. Idziemy na górę, tak. A kto... op, op. Echo wziął tu czachę, ale to chyba wszyscy ją mają. Do nie, to wszyscy mamy czachy w takim globalnym... no szybciej, bo one wstają. No sorry. Tutaj też wstaje. Zdychaj, zdychaj, Niemcu jeden. Zdychaj. Ja oj tam, skąd wiesz, że Niemiec, a może tu o, ruszę. Tutaj, dobra. Możemy położyć, to czekam. To poczekaj na mnie, okej? Okay? Dobra, ja już jestem. Na górze, ja tylko... ja wchodzę. Szukam, gdzie to były te takie grupy, że tak tam... A, z tej strony. No tutaj, no mówię, że tu. Wszyscy gotowi, przyjrzyjcie się bardzo, jak działa magia. W ten sposób kładę czaszkę i nagle fajne partikle. Uuu! Wybuchło. Developers craft no one. Ja już to mam. A ja nie. Jej, cieszymy się. Dobra, schodzimy na dół, dlatego... W połowie diabina... Wszyscy wiemy, numer jeden to nic innego jak Electrobody, czyli nóż taktyczny, który chce 5 diamentów i baterię. I to jest ten, co rozwala na hita tam główkę? Czy który? Znaczy nie, to nie jest mind blowing, tylko Electrobody, ten co ma takie prądy. I ci powiem, że on chyba już nie działa tak jak kiedyś. Tak? Bo pamiętam, zawsze te developers crafty, no to one to po prostu kosiły wszystko. To developers crafty. Te diamenty, co nie? No. To je można jakoś inaczej dostać, czy tylko z questów, czy coś? Znaczy tak, możesz je dostać... Jeden od Sina moja. Jeden, wiele możesz dostać od tej kostki, co potrzebuje champagne. Ewentualnie bardzo rzadko możesz go wydropić z zombiaka, ale to bardzo rzadko. Ostatnio nawet fubar wydropił. No, to miałem farta. Diamenty. Jej, co tu się stało? Ratusz część druga. Czekajcie, może się ponaprawiamy, czy co? Bo... Czekajcie, może się wczytam, czy coś? A, jak się wczytujesz, to spoko. Ja tutaj oczyszczę wstępnie. Kurczę, 5 diamentów. wow, ale wow. Się tutaj syfiato zrobiło. Coś no. Wybuchło. Maziu, chodź, mam dla ciebie młotek. Młotek? Młotek. Pokaż mi ten młotek. Poczekaj, udało się? Tak, jestem. O, Maziu, łamliwy mam dla ciebie druzgoczącą buławę, ogarnij jak to śmiesznie wygląda. Już chwilę, finalizuj transakcję. Będę teraz bawił się w murarza. Tu leży nawet, lol. Aha. Wiesz czemu nie mogę go podnieść, bo to level 30. Możesz go podnieść. Znaczy... Może nie masz miejsca w ekwipunku. Czekaj. Czemu odrzuciłeś? Bo chcę podnieść ten młotek, nie? Pan, no to spoko. Tylko czekaj, może ja coś wyrzucę po prostu. Może ktoś chce nożyk, potem go sprzedam. To wiesz... może wyrzuć byle co tam. To może dam tobie ten. Ja mam dla ciebie coś takiego, znaczy, żebyś sobie zobaczył, bo nie wiem, czy to dobre, czy to nie, jakaś taka ta. Ława. Też jej nie użyłem, level 26, o, tu jest ale... Ale ona wygląda po prostu, no, trochę obita, ale fioletowa i nie wiem, czy ona jest dobra, nie czy nie. Nie wiem, finalizuj transakcję, najlepszy trade ever. Wow, ze przy tym już podwójny mazut, ty szaleńce. Czekaj, może coś jeszcze dorzucić. Nie, pistolet jeszcze zostawię, ale sierp. Nie no dobra, nie no, byle co tam. Nie, chcę po prostu, wiesz, trochę se EQ opróżnić, jeżeli ten... Moją cenę. Oj, może. No przekro mi, no. Potworze. To jest na samej górze. Na prawo jest zombie, bo widzę łapę. Dobra, chodźmy Kratos, zabijamy napinaczy. Tam jest taran jakby co na dole, więc... No, ej, właśnie, kiedyś się bawiłem i rzucałem czas w niego granatami, nie?
I tak rzucałem, rzucałem, aż w końcu padł. Czekaj, ja go teraz podpalę. Pał. I teraz się fajcz. Trafienie krytyczne z broni, okej. Okay. Wiesz, że ominąłeś jednej osobiaka? Ja? Mhm. Widać. A nie, to Logan, sorry, to gdzie ty jesteś, Mazu? Ja jestem jeszcze bardziej na przodzie. No to ty tym bardziej go minąłeś. No właśnie dlatego myślałem, że pewnie chodzi o mnie. Da się do Maziu? Okej, okay, już otworzyłem drzwiczki. Już tutaj coś będzie biegać. Uważaj, o, no, dobra. No próbuję go z łokcia wrzeć. Dobra. I załatwiony. Ja sobie pójdę na. Wow, z pojedynczego zombiaka 833 sztuki. To się nazywa mieć szczęście. Do tego MG wyłamać. Wow! Wow! Uciekaj, odejdź, odejdź, odejdź. Ej, ej, ej. Wstawaj, wstawaj. Nie udało. Nie mogę ci uleczyć, ulecz go. Oko. Ja mogę. Dzięki. A jakie poświęcenie? Za pierwszy razem rozwaliłem drzwi. Łup. Surprise. Właśnie nie lubię takich sytuacji. Ale żeś no. Razu dowalił, z buta wjeżdża. Gościa tak samo. No. Ej, mogę wsiąść do MG, nikt się nie obrazi? Siadaj. A ja to poobserwuję. Ja to poobserwuję tą masakrę. Ja tam to uwielbiam. A ty se przybliżasz? O to ci chodziło. To SM. A co, nie widziałeś go nigdy? Tego SM? No, ja tutaj pierwszy raz jestem, ci powiem. A no w sumie racja, zapomniałem, że przecież ty niedawno kupiłeś sobie Detailand na CD Action, nie? Tak samo jak Fubar zresztą. No, tylko że ja już wcześniej grałem, dopóki mi Steam nie usunął wraz z moim DLC. To było dziwne. To było złodziejskie. Gdzie jesteś, Echo? Ja na dole. Aha, dobra. O ty! Uważaj, szarża! Dzięki. A dostajecie expa za te zombiaki, które rozwalam z tego karabinu? Chyba nie. Znaczy teraz dostałem za to, że szarżowałem i Kratos zabił te tutaj. Przepraszam? Ej, chwilka przerwy dla Echo. Co my tu mamy? Alkohol! Ej, dobra, Kratos, to idziemy zająć się burmistrzem, dobra? To dobra. Burmich? Burmnich? Gdzie? Gdzie macie burmnicha? Tutaj chyba będzie, nie wiem. Idę za Maziem. Będzie chyba takim zbirowatym burmistrzem. Dobra, szarża, pał. Burmistrz będzie jak... Co karzony todzie, ty? Ja cały czas go tylko z łokci biorę. Nie przewróć się w końcu. No, mówiłem, przewróć się. Patrzcie, but! Na obcasie jeszcze dodam. Klucz, ktoś wziął, dobra. Ja mam, o, wiecie, właśnie, że tutaj chyba był czwarte safe, miejsce, właśnie, czwarte miejsce, w którym możesz znaleźć diamenty, jest ten safe. Właśnie znalazłem. Znalazłeś? Tak. O, patrz. Nice. Ej, chodźcie, szybko travelujemy z tej mapy, hehehe. Co jest, nie działa. Zepsuło się, baterie się skończyły. O, złam elektronikę. Dobra. Idę sobie postrzelać z MG, bo jeszcze nie strzelałem. Czemu użyłem apteki? Dobra, nawet nic nie nacisnąłem, nie miałem apteki, użyłem apteki. Spoko. O, odcięcie przystrzelono. No strzelasz do nich. Echo, zapraszamy do nas, bo byś nie wziął tego, jednego planu. Nie pamiętam, co to tam było. Ej, on chyba jeszcze AFK coś tam załatwia, nie wiem. Nie, on już nie. Nie, on a, jest. To sorki, bo myślałem, bo nie odzywałaś się. Po prostu telefon był. A jaki to był ten plan? Bo pewnie wziąłem już. Magiczna różdżka bodajże. Aha, jak magiczna różdżka, to spoko. Chyba, coś takiego. Coś wiem, że z różdżką. Tylko, że różdżka była chyba na bronie siekane, nie? No chyba tak, ale nie. A może? Nie wiem. To właśnie sprawdzę teraz. Wow, zbir. A, zbir tu jest. Różdżka. Ciekawe, co się stało, że te zombiaki się tu wbiły, nie? Jest na przykład. Magiczna różdżka. Ła. Serio? Skończyłem się. Ej, głupi zbir walnął mnie przez stoł, przez drzwi. Nie, to jest, czekaj, to jest na broń obuchową. No, wow, nowy poziom. A tak. No właśnie. Myślałem, że może tego teraz się upewniłem. Tutaj jest dowód tożsamości, jakby co, ja się naprawię. Z ratusza opuszczam strefę gry. Wow, opuściłem strefę gry. Chcesz Mazo zobaczyć buga? Chodź tutaj do mnie, wskocz tutaj do mnie, na to coś. Ale czaisz, opuściłem strefę gry, dostałem dużo hapsa. Powrotem. Tak jakbym się zrespił od nowa. No tak, no bo to cię respi nie zabijając ciebie. No, to jest spoko. A czekaj, ty jesteś tam na dole? No, a ja chodź, pokażę ci sztuczkę, przy tym opuszczasz strefę gry. To daj mi chwilkę, muszę teraz wyknić, jak się schodziło na dół. Tutaj o, tutaj na dół, i na dół. Schodami. Schodami. No logiczne, nie? No. Dobra. I tutaj chyba. Chyba, że windą. Już jestem. Nie, no okay. I co? To chodź, wskocz tutaj i patrz przed siebie. No właśnie tak już widzę. O kurde. Wow. Niezła faza. No, nie wiem co to za towar, ale jakiś lewy. No.
Nie wiedziałem tego. No i ja lubię pokazywać błędy związane z Dead Island. No bo jest ich pełno, jest zawsze co do pokazania. Ale czekajcie, ja mam... Nie wiem nawet ile. Mam jeden punkt do dysponowania. Na co by pójść? Na całość. No to raczej nie. Wielka laga. No zobaczył laga? Się. Jej. Laga to coś w stylu drewnianej pały. A, no. Nie kojarzyłem. Z Gotika wiem, hehe. Nie zadawana bronią dwuręczną. Gry uczą. No, chociaż tyle. Odporność. Gdy uczą, a nie dzielą. Okej. Przedmiot trzymają twarzy za każdym razem, kiedy ci przewrócą. Dobra, nie wiem na razie co zainwestować, dlatego żeby nie spowalniać, to będzie jeszcze dalej. Warsztacie gdzieś to był, nie? No, tu. O właśnie. Chętnie sobie korzystam. A i pogra ktoś ze mną w piłkę? Nie. A? No. Trochę to smutne. Wiesz, no teraz tak naprawiam Blacksha. Koktajl mułotowy, super. Echo, chodzę, mu pograsz. Ale się w kółko ganiasta. Ale przecież tu nie ma żadnej piłki. A ja kopię ciałem. A, właśnie, karta. Dowód tożsamości. Kopiesz ciałem? No to jest ten. I ma ready. Zapraszamy w kółko graniaste. Och mgot, och mgot, och mgot, och mgot. Szarża! Ja! Zrobię sobie tego, furię na full. No i teraz mam wymaksowaną furię. Teraz będziemy musieli chyba wrócić do kościoła, jeżeli się nie mylę, prawda? No chyba tak, bo spotkamy tam tego Pereza, tego Josefa czarnego obitego w niebieskim stroju. Poczekajcie. Czemu spoilerujesz? Bo to wszystko zaraz będzie jasne. Czekajcie, muszę wejść jakoś na Skype'a, bo mi cały czas piszą i to nie jest miłe. A nie mogę. Jesteś na nie przeszkadzać, a niech to. Nie jestem właśnie. O no, bo... nie. Przecież zawsze jesteś, no cóż. No a teraz zmieniają tego. To aż dziwne. O. Jakiś tutaj się truje zombie. Jej, nic nie zrobiłem, dostałem darmowy exp. Spoko. Leżeć. Mówisz do tego zombiaka jak do psa, a może on ma uczucie. No widzisz, leży, proszę. A może ma na imię Przemek. Traktowałem go prądem w nagrodę. W nagrodę prądem, Mazu. Ty tu masz dziwny system kary nagród. A co, żeś wolałbyś, żebym go swajczył, czy nie wiem, rzucił z, wiesz... z przepaści? Nie wiem. Może by przeżył wtedy. No, fajnie, wow. Zombie mnie zrzucił. No właśnie widziałem, że coś tam zlatywało. Coś. Chodź, taki, lecący zombie. Samuel Bogart. Możliwe. Okay. Wow. Elektrycznie się robi. Czy on się sam gazuje? Wow, padłem. Zaszarżowałem gościa. Gdzie jesteś? Już, healuję. Dziękuję. A czy tam coś przypadkiem... No fajnie. Drugi raz padłem. Wyłączcie tam gorącą Nie można wodę. Tego kurka ruszyć nawet. No to trudno, to już padłem. Ale nie mogę ciebie uleczyć, nie wiem czemu. No bo padłem w takim niefortunnym miejscu, no trudno. To musisz trochę na... Sam B, to ty! Jestem twoim wielkim fanem! Echo! Czemu pobiegłeś? Żeby skopa samobójcę. Skopa samobójcę? No, kopa samobójców. Dobry film. Kopa. Właśnie, ile to je kopa? 12? Jej! W pół ziemniaka. Później on jeszcze jest, żyje, lol. No. Okay. Cały czas ktoś go próbuje zdeptać i to się buguje. No właśnie ja próbuję, ale ktoś go bije. Coś pędzi na mnie. A masz. Wow. Ale combo. Ja już nie wiem, czy to broń obuchowa, czy broń siekana. No właśnie nie wiem, czy to ta moja siekiera, czy to ty mu coś zrobiłeś. Czemu, w dobrym kierunku idziemy? A nie. To jest najlepszy kierunek, ogarnijmy. Nie. Ktoś chce młotek? Bo ja w sumie nie mam miejsca. Ja Marilyn Monroe. Dobra, idziemy. To wziąłem ten młotek w sumie. Może coś. Sprzedasz, nie? Ja mam od Fubara, tylko muszę... Tego, tylko muszę poczekać, aż wylepię trochę. Też się uderzyłeś, to pan? Ale się napalił, chłopak. No. To dosłownie. Wow. Kastet niebieski, no. Ale ja nie mam jak go podnieść.
Właśnie tego nie za bardzo lubię w samych ściekach, bo tutaj nie ma z kim dealować. Ale to tak trochę dziwne by było znaleźć. Możesz ze mną dealować, ja ci mogę sprzedać towar. Może znajdziesz wojownicze żółwie ninja. Ale one ubiją deale? No jak znajdziesz człowieka mistrza, to chyba tak. Drugi raz już mi siadło. No jeszcze coś tu się... Dobra, już się nie porusza. No more. Zabiliście tego... W razie czego? W stanie czy nie w stanie? Nie w stanie. W razie czego tutaj kolejny samobójca jest, uwaga. Oho! Echo, nie rób tego. Na to wyber, ej, dobra. Teraz wielkoludek. Wow! To jest tak ciemno, że ja prawie nic nie widzę. I czekaj, chyba mam Molotowa. Tego są latarki. To dawaj z Molotowego. To musisz się odsunąć. To rzucaj, ja się odsunę, już rzucaj. Czekaj, bo ja za tobą jestem. Aha. Szaleję! Furia! Furia! O, ale jasno. Tędy się idzie, czy tu Andra? A patrzę nawigację, gdzie pokazuje. Nie mam nawigacji. Aha. Chyba, że to... O, ona jeszcze prawie cały HP, niemiło. Uciekałem. Ty już sobie maksowałeś Furię, poważnie tak długo trzymać? Nie, drugi level Furii. Wow, to mi będzie trzymać chyba wieki. Ej, no bo ty jesteś, wiesz, czarny raper. Bez spiny oczywiście. Jasne. Ale ty masz więcej siły, nie porównuj się z taką drobną Chinką. No, ty, ale tego, powiedz, bo jak grając Xian, na przykład, jak ktoś się na mnie rzuci, i to potem go, wiadomo, trzeba z pięści i on odpada, nie? To jak gram Xianką, to ten zombie, którego zawsze odbije, to on nigdy nie leży, on zawsze zaraz się na mnie rzuci. Ale jak gram samym bit, to on zawsze padnie. No nie wiem czemu. A ty tak masz, że właśnie ich odrzucę z pięści, to oni się nadal na ciebie rzucają? Nie, znaczy jak ja już ich uderzę, to albo lądują na ziemi, albo po prostu ich odpycham na pewien moment. Ale nie mogą się od razu rzucić. No właśnie u mnie się prawie natychmiast rzucają, więc... Ja nie wiem, może po prostu jest jakaś umiejętność. Albo mam pecha, jak gram Xianką. No, czekaj, tutaj trzeba. Albo spaczowali, zresztą ile już się pozmieniało w tej grze od początku. Ale ja nie grałem dawno. Dobra. Czemu nie? Ja chciałem tego. No, sorry. Zostawiajcie mi samobójstwo. Okej. Okay. Ej, skrzynka jest i ma niszczącą siekierę. Nie mam miejsca. Siekiera? Nie ma miejsca. Niszcząca siekiera, wygląda jak taki kilof. Ej, ma ktoś alkohol? To mogę wziąć? No bierz, ja nie mam miejsca. Fubar, masz alkohol? Wziąłem. Nie. A nie, cztery mam. Daj, ja mam alkohol. Ja ci dam alkohol, ale... A dobra, czyli ja mam zbierać i wy będziecie mieli przez to miejsce, spoko. No nie wiem, no chciałeś alko, to bierz. Znaczy nie, ja się pytałem, czy masz, bo chciałem ci dać, nie? A, no to możesz mi dać, w takim wypadku. Gdzie ja wyrzuciłem go? Ja już wziąłem, to wiesz co, dam ci już molotówy, dobra? Niech będzie. Tylko potrzebuję szmat, bo szmat miałem mało. No właśnie, trzeba znaleźć sklep ze szmatami. Jak potrzebujesz szmaty, to idź do Jean, hehehe. Szmaciany sklep potrzebujemy. Na pewno nie będzie klub Go. Czekajcie, sprawdzę, może ja mam szmaty, to... To mam trzy szmaty, chcecie? A to potem, dobra? Jak dojdziemy do tego? O mój Boże, Bloater. Bloater? Topielec. Ojej. Nie mam Mołotowa, nie rzucę w kolegę. Ale ja. Tutaj... Bum, bum, WTF jaki damage! Bum, 2000, ja. 1000, co tam? Czekajcie, bo to moja maczetka. Wow! Dziękuję bardzo. A to nie z nas chyba. Ej, ten kwas mnie żarzy, czy co się dzieje, że ja się palę i obrywam? To pewnie przez to, że tutaj, szanowny... Ej, tutaj coś z ziemi wyskakuje. Deptam. Na pionch. To się gdzieś chodziło, o tu. Ale zaskoczony jestem, odrzuciło mnie i zero damage'a. Bo to zależy jak daleko stoisz. No, w sumie logiczne. Wiecie, że na tej postaci chyba tylko raz użyłem tej? No. Tu będzie... To znowu to palec. Czekaj. No, ty, prosto mi w twarz nie traf, rzucił, nie trafił. Dobra, rzucam. Tam mu nic nie robisz. No rzucaj. Wow. O, i levela. Wydawałoby się, że te chemikalia, które tutaj są, właśnie powodują, że te zombie stają się zombimi. A tak naprawdę te chemikalia nawet im szkodzą, no. Logika. Ale te chemikalia sprawiają, że są łatwo palni. To też. Jesteś w więzieniu.
O nie, tam nie chyba tam. A może to ja jestem w więzieniu. Jak tam wejść na górę? A, tutaj, okej. Okay. No tam jest drabinka, nie widziałeś? To fioletową tam... czaszkę podniosłem, tutaj it's our own fault. Tak. A to teraz gdzie fioletową się odkładało? A, nie jestem pewien, ale chyba w bunkrze na pierwszej mapie, tam na końcu mapy jak byłeś. Auć! Albo w bunkrze, albo w mieście. No trzeba poszukać. W mieście, w tym takim osobnym domku. No, leżysz. Ważniejsze to zdobyć lewą rękę glowy, jak to zdobędę, to już mogę grać do końca. A pamiętasz, która to było właśnie ten czacha? Nie pamiętam, czy to było 6... Znaczy, czacha nie powiem, ja wiem tylko, który to był craft. 666? Chłe, chłe, chłe. Liczba diabełka. O ty! Auć. A masz, a masz. Ojej. Dancujący grubasek. O, jeszcze żyje? Dobra, już. Już chyba nie. Ale mu brzuszek wyprół ktoś. Mm. Coś jak origami, co? No, powiedzmy. Alkohol, szufla. Szufla, ziom. To tu. Już możemy wyjść, jesteśmy wolni. Czemu tam jest całkowicie niebiesko? No bo jesteśmy nad powierzchnią ziemi. Będziemy skakać w przepaść teraz. No. Jesteśmy w niebie? Tak. Możliwe. Ja rozumiem, że ostatnia cutscenka była dziwna, ale... No wiesz, Bóg nas teraz... Wiesz, nagrodził za to, że zabiliśmy tyle zombie i wysłał nas do nieba. Jesteśmy w ścieku, który jest pod ziemią, wyszliśmy na ziemię. Okej, okay, tak. Logika. No bo... Taka to... Amunicja jest logika. Bezcenna, używaj je z rozwagą. Użyj płoty swojej folii, bo tam jest pełno zombie. Nie mam. Ja mogę. Wow, czarny jak się wkurzył, co on robi? No, biegnij. Czemu ty na kuckach wszystko robisz? Właśnie nie wiem. Puf! Puf! Leżeć. No jeszcze ktoś? Ktoś mówił, że tu pełno zombie. Echo mówił. Ja mówię, ale ja było ich. A się roześli. Murzyn się wkurzył, zaczęło zrobić się groźnie, to se poszli. No. Już ci pomagam. Spoko, ja już się zmęczyłem. Tylko nie wiem czemu spięść, ale nie chcę mi się zmieniać. Policja, otwierać. No wiesz, ważne, że zadajesz jakiś damage, tak? Jakiś? Otwierać, no. Policja. Nie wolno tu wchodzić, to jest tylko policyjny wóz. Wow. Io. My father was Hong Kong police, coś tam, dlatego ja jestem curunią tatusia, więc mogę tu siedzieć. Szkoda, że to nie są Chiny, ale policja is my deputy, cokolwiek. Otwierać, okay. Policja. Okej. Okay. Gonią mnie. Ciekawe, co jest w środku tak w ogóle. Tylko szkoda, że nie można wejść do środka. Oj. No. Daj spokój, ta gra jest zaawansowana. Jeep nie ma. Kradła nam samochód. Smutno. Ja nasze auto. O, niestety. Poszła rozdawać biednym żywność. Tak, chyba ciało. Żywność. Dobrodziejstwa chciałeś mówiąc, tak? Chyba mleko, hehehe, sorry, nie mogę. Dobra. Dama w opałach. Wziąłem mi się na narzędzia. Się skojarzyło z Helena! Z hello! Matka Helena. To jest twoja matka? Ojej. Kto chciał tam szmaty? Ja, ale to chodź najpierw tutaj w... Już, to echo mi przelotowało. Chodźmy do mamusi Helenki. Dobra. Helenka. Ona żada Helena. Ona się tak dziwnie na mnie patrzy. Dlatego stoję... No. Nie, mam teraz pojedynek z nią na wzrok. Mrugnęła. Mrugnęła? Ja wygrałem, mrugnęła. A ty też mrugnąłeś w imieniu Zrzasie. Ale ja nie mówię tutaj jako postać, tylko normalnie. A to skąd możemy wiedzieć, że nie oszukujesz? No w dodatku jesteś czarny, ty masz do tego tendencję, Maz. Czy mnie o coś posądzacie? Nie, my cię nie oczerniamy. Spoko. Echo. Co? No chodź tutaj, żeby oddać misję, czekamy. Ja siedzę na krześle w awangardowy sposób, fajnie. Mi nie pisze, że jestem do tego potrzebny. A czemu to krzesło się rusza? Teraz Fubar jest potrzebny. No, duchy. Ej, Fubar, chodź, oddajmy to w końcu. Ja tu jestem. Teraz to tak. To nie chodzi o mnie. O, a teraz kółko widzę. Aha, dobra. Czy teraz to właśnie zrobił Znajdź jej samochód, jej porwali dom. Wchodzący magazyn. To czekaj, tego nie bierzemy teraz, weźmiemy teraz jakieś poboczne, nie? No. Wow, co to było? Czyli... Bo mam tutaj bardzo dużo, no. Więc. No! Myślała, że to moja przyjaciółka. Walić ją, ona nie jest moją przyjaciółką. Ona poszła dawać tyłka. Dobra, no to wiemy, co nas czeka w przyszłości. Ej, my nie będziemy tak jak ona dawać tyłka.
Dobra, teraz tak. Kratos, chodź do mnie, potrzebujesz mat. Już. A to ty, dobra. No, naciskaj F, dziękuję. Mhm, znajdę tylko szmaty teraz. Tutaj już dla ciebie promocja dzisiaj. No, czemu mi cały czas na górę zjeżdża, no? W ogóle ile szmat jest potrzebne do jednego molotowy? Jedna chyba, nie? Trzy szmaty. Czyli tam wie. Zaraz sprawdzę. Finalizuj, dziękuję. Okej. Okay. 17 granatów. Skąd ci tyle? Skraciłem sobie. Aha. Dobra, jeden molotow potrzebuje jedną szmatę, więc to w porządku. Hubar? Teraz tak? jestem ci winien ze dwa molotowy, mam wrażenie. Oj tam, ja i tak się nie umiem nimi obsługiwać, lepiej ty je miej. Jeszcze was spalę przypadkiem. No jak nie chcesz. Już tak samo jak w tym tunelu, przypadkiem trzymałem, dobra, jak to wyrzucić? No właśnie, to jest ten problem tej gry, że możesz zrobić zamach, ale po zamachu nic tylko rzucić. Koledzy, pomóżcie mi, ręka mi utknęła, nic nie mogę zrobić. Kto chce alkohol jeszcze? Not me. Znaczy, ja tam nie w sumie możesz mi dać. To chodźmy. Jestem koło ciebie. A tutaj, dobra. Dawaj. Teraz muszę znaleźć go tylko. To chcesz molotowy? Kurczę, zdejmę. Nie. Okej. Okay. Dobra, alkohol. Gotuję. Rozumiem, że to wszystko, tak? Tak, tylko dobra. Ten mam, ten. Okej. Okay. Dobra. Chcę dziękować. O, baterię mogę gościowi sprezentować, wow. On baterii chce? No tak. No. Dobra, teraz ja podejdę tutaj do wioska. A właśnie, może się chodźmy, teleportujmy szybko do tego, do garażu. To już momencik, ja tylko tak, kończący kastet. Józef tu leży w końcu. To sprzedam. Mam trzy sloty tylko, jejku. Tylko trzy sloty, Mazu, bo cię siekierą rzucę. Too late. Karl. O, łamliwa duża siekiera klinowa. Klinowa? Męcząca duża siekiera. Czy ktoś sobie tutaj kupić telefon? Handluj z Florencją. W sumie parę mogę. Dobra, kupiłem cztery telefony. Ja jestem taki dobry murzyn, ja nie kradnę telefonu, tylko je kupuję. A do czego są telefony? Telefon, nie wiem czy nie był do Tesli. Jaki chyba... fajny tasak dla mnie. Mogę? Zobaczcie. Chyba, nie wiem. Jak nie ukradłeś, to możesz. To wezmę. Dobra, my tutaj już mamy pozbierane misje poboczne, więc będziemy mogli się zająć teraz jakimiś. Ja bym chciał później do sklepu pójść na pewno. Czyli to weź narzędzie z warsztatu? To ja pójdę z tobą. No tam to chyba było te narzędzia. Gdzie one były? O kurcze, wybuchający kolega. To ja echo pójdę z tobą, okej? Okay? I just went full retard. Wziąłem na furii i przeciąłem tego schizola. Idę! Nie zdążyłem. Co ja w ogóle miałem w mózgu? Odpalam furię i przecinam tego. Okej. Okay. To jedę z tobą, Fubar, gdzieś nie wiem. Nas nie pytaj. Masz mózg? Ej, czekaj na mnie, Fubar. To, czemu mnie opuszczasz? Jak możesz? Okay, bo jesteś biały i masz opaskę na kolanie. Nie wiem skąd masz tę opaskę. Może goniłeś małe dziewczynki. Już się na mnie rzucają. Goniłem te większe trochę. Deptu. Tutaj ma gość z szmaty na wszystko. O, to ja zaraz do niego podejdę. No na nawet nie próbuj. Kratos, ej, Kratos. Nie ruszaj tego. Dobra. Dobry żart. Ej, ona jest czarna. Ej, ale co ty dziwnego? Jak się przestraszył? Bo jej głowa z dupy zniknęła. A będziesz kto ją odciął. Głowa z dupy zniknęła. To wyrażenie nie miało sensu, Fubar. No bo nie było widać żadnej animacji, że głowa odcięta, tylko ona po prostu tak zniknęła z dupy. Okej. A ja się tak blisko na nią patrzyłem i to się okazuje, że Kratos odciął. Nieszkodliwy nóż podwójny, nie dziękuję. Panie, że gościu sprzedaje tylko szmaty, to ich nakupuje. Tylko szmaty sprzedaje? To co on, Alfons? Nie, no na serio, on ma tylko parę tutaj broni i te takie dodatkowe różne itemki, to tylko szmaty ma na sprzedaż. No. Wiesz, tak bida trochę z nędzą u niego. Strzelaj, dobra. Gdzie mi strzelać do znajomych? Chyba się rozpadało. O! Ty! Wbił nam do tego, do domu! Taran, ram! Już biegniemy, jesteśmy blisko. Do sklepu się wszedł, wy, co on odwala? Ej, on jest blisko was? Ja rzucam molotówę. Dobra, rzut. On jest właśnie na wejściu. Dobra. Się chyba zbloczył. No, i dobrze. Trochę. Tak, on wam tam nie wszedł. Teraz idzie w moim kierunku.
Aha, po jednym damage. Ej, wziąłem ten nóż ze skrzynki, bo on wsiekany, to. Ładnie. Ej, drzwi się zamknęły. To była bomba samoprzelepna? Ej, wytypę. Uwaga. Ej, co z tymi drzwiami? Ej, co się dzieje? Tak, kopnął się. Oj, dziękuję bardzo. Wow, 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 zaraz ja będę potrzebował apteki. Dobra. No już potrzebuję, dziękuję. Jak ja się zdygałem, jak on wszedł do tego sklepu. No mówię, zablokował nam kompletnie drzwi, to byśmy nie wyszli, bo w przód on nie dostaje damage'a. No. Ale znaczy dostaje po jednym. No, to tyle co nic na dobrą sprawę, po to do nas ich tysiące, miliony i tak. Męcząca metalowa pałka. Męcząca metalowa pałka. Czy pałka może zmęczyć? Ej, taran kolejny. Szansa. Trudno. Ja ładuję furię teraz. Dużo. O nie! No tak. Akurat nie dorwał zombie, no. A, taran się wkurzył! Dobrze, że on też inne zombie taranuje. Krytyczne. To ja pozabijam te zombiaki. No. Ej, uważajcie, biegnie do ciebie, Maciu. To znaczy, on nie biegł do mnie, ale... Zombiak, zombiak, zwykły. Dobra, zaraz padnie. Odrzut. No, odskoczyć nie mogłem. Tam już, już. Ej, no, co się stało? Nie wiem. Oj! Siemka, mam samochód. Ej, dobra, wjadę w tarana. Bardzo cieszę się. Ej, odsuńcie się, wjadę w gnoja. Ja jestem z tobą w aucie. Po lewej jest echo, ten. Echo, odsuń się. A, dobra. Dobra, chyba... Chyba zginął. Tysiąc. Dobra, chyba siedzimy w jednym samochodzie. To macie samochód? Murzyn? Z przodu? No. Wiesz, levelowałem. Ej, a wziąłeś zdjęcie? W pierwszym slocie. Właśnie, tam jakieś zdjęcie było do znalezienia, nie? To chyba je mamy, bo jak latłem wraz z Kratosem, to wziąłem zdjęcie, ale później już wyjść nie mogliśmy. Aha, no to dobrze. Który tęsknił za swoją córką, nie? No, tam. To było smutne, wzruszyłem się. To my gdzieś siedzimy, czy co robimy? No tak, wiesz, robimy ja tutaj muszę na razie teraz wycofać. A wycofywanie w Dead Island to tutaj w ogóle. No. Kolejny taran, ktoś chce się ze mną pobawić? Ja chcę się z nim pobawić. Ojej, tu jest ich, tu, po lewej jest dużo zombie. No dajesz, komet mi bro! Ej, czekaj, ja mu zdepczę głowę teraz. Aha, już ginął, dobra. No to... Ale to było dobrze, taran kontra samochód. Już. Cofaj. Rozpęd. Trochę za późno. Potrzebuję apteki. Nie, no trudno. Dobrze, że zużyłem kasę na szmaty. Więc tylko 5 potem jak coś to mogę kupić też więcej szmat, to będzie. Nie, no spoko. O, znalazłem tego. Egzotyczny sierp, to coś dla ciebie, Hubor. Jestem w zaułku. Dobra, chyba tędy wyjdę. Wow. Nie za bardzo. Tutaj da się gdzieś wyjechać? Chyba da się. O, potrzebuję latarkę włączyć. Strasznie ciemno tu. To ja w ogóle robię po tym mieście. Dobra, pójdę w kierunku kropek. Zobaczymy, gdzie mnie zawiodą. A jeszcze się bo idą. Tu już kończy się nasza ta jazda. Wow, coś mnie zabiło! Dobra, ale tak ciężko w ogóle. Nie mogę się healnąć. Dajcie momencik, ja zaraz o, fuck. Pójdę. No ich posrało. No chyba. O. A co, jakaś horda? O, żeby to... Żeby to jedna? Jestem na dachu. Spoko. To dla wszystkich ludzi, którym Minecraft się nie nudzi. A to dla mnie. Jezu. Ej, ja mogę głowę zmierzyć, jak on stał. No czasem tak się jakby buguje. Cholera, mam bardzo mało HP. Najwyżej umrę to wtedy. No. To ja mam apteczkę. Ja też mam. Bandyci są po tamtej stronie. Ale nie wejdzie. Chyba czy tutaj da się wejść? Nie wejdę. Da się. To co, robimy rzeź bandytom? Znaczy ja... No dobra, no. No róbmy. Nie, w sumie tędy nie wejdziemy. To chodźmy od razu po te narzędzia nad... Czala do mnie. No to po narzędzie i do nich się... To u mnie się trzeba wszyscy razem. Frank sobie pali papierosa przed przepompownią, nieładnie. O, jedzonko, dobra. Co? Batoniki. Ja idę do przodu. Do dobrej wody. Jak tam zszedłeś? Świątynia Boga. Aha, tutaj. No bo to było to od tego Antonia w przepompowni te narzędzia. Dobra. Ojej, padłem. No fajnie.
No, nie sądzę. Skoro padłeś. Wiem, że nie. Znamy, ja wiem, że wiesz. No, znamy kogoś, komu by się to spodobało. A badum? Serio? Po prostu padłem, bo mi się tu trafiła babka z rurką. Trafia na mnie szwagier. Wiesz, babka z gazrurką. Co ty powiedziałeś, Mazu? Babka z rurką? Babka z gazrurką. O! Tą misję zrobiliście? Jak ty tam doszedłeś, szwagier? Tutaj jest taka mała ta. Takie małe przejście. Teraz poszukam. Tyle zombie zabiję mi, dopiero teraz znalazłem mięso. A, chyba mam. Czekaj, tutaj kreaty już, się schować. No, darmowa amunicja. O, już przybył Mazu, wszystko wziął. Strzelba, proszę, bierz fubar. Niebezpieczny strzelba, nie mogę go podnieść. Nie? No dobrze, ja zostawię siekierę. Niebezpieczny. Bierz siekierę, Kratos. Mnie się strzelba przyda. To ja wezmę siekierę. Ktoś tu pałkę zostawił? Pistolet tu był, tylko ja potrzebuję amunicji, nawet amu nie mam już. Auć. No ja już mogłem wyzbierać co nieco. Ale na pewno nie wszystko. Dobra, idziemy dalej z tego. To możesz podnieść pistolet i go wyrzucić, to wtedy wyjmujesz amunicję, chłe. Znaczy tego nie mogę akurat. Możesz. Nie mogę go podnieść. O, już się obraca. Machaj. A masz. A spróbuj teraz. Kurwa. Leżysz. Nie mogę. Dobra, odpuśćmy takie znajdę. Trzy naboje cię nie zbawię. Dobra, co jeszcze mamy tutaj w pobliżu? Pozbądź się do... O, bandytów tego stana. To tutaj jest kawałek stąd. Zaznaczcie sobie tą samą misję co ja i Echo i po prostu zróbmy ją. Ale tutaj jest jakaś bardzo w pobliżu. Tutaj raptem 20 metrów. A to pamiętam. Mam się wbić do czyjegoś domu i pozbyć bandytów. Tu gdzie ja stoję. No. Mówisz? No to jest kawałek tylko, więc wiesz. No to... tego, ale to musisz autentycznie wejść do domu, do jakiejś lokacji, tak? Do jakiegoś domu. No bo jeżeli musisz wejść do lokacji, to musimy wszyscy wejść. No dlatego właśnie. Czekamy na was, nie uciekamy nigdzie. Lol, drut kolczasty, ciekawe czy mogę na niego wskoczyć? Dobra, mogę. Ja tu się z nimi tłuc nie będę, idę. To za dużo zajdzie. To chyba możesz B nacisnąć po prostu, czy nie? Nie, przy tylko tych głównych takich do odebrania, na przykład od Cinamoya, a przy takich tych niestety nie. To jest smutne. Wow, czemu się z tego zrzuca? Nie wiem. Co ten śmietnik jakiś, o? No co, śmietnik jak śmietnik. No zrzuca nas ten śmietnik. To nie bardzo ma, niekulturalny. To nie grzeczny śmietnik. Dobra. Maziu, jest jeszcze Jestem. Jecho też jest, no. Wbijamy to na biorę shotgun, bo jeśli to są bandyci, a nie zombiaki, to będą fajnie wylatywali w powietrze. No, ja właśnie też nie pamiętam, czy to byli bandyci, czy zombiaki. Ale może i jedno, i drugie nawet. Nie umarli pałają instynktowną rządzą gryzienia niezakażonych ludzi, więc trzymaj się na dystans. Fajna rada. Ale wiesz, tak profesjonalnie ułożona, no to wiesz. Tak raczej nie dla Anglików, bo jak mieli te wszystkie trzymaj się z dala od zakażonych. Czemu nikt go nie zabił? Ej. Już. Nie, dobra, to będę miał w pół. No dobra. A ja się dopiero teraz wczytałem, co się stało. Po prostu no. Kratos zginął. Takie tam tylko umarłem. Ej, czy tu co? To są... Bandziorze brudny! Nigeryjczyku! Przynajmniej nie czarno. Szarża. Ja mam tutaj tego. Tego. Poszarżuję na nich. Aha, tu jeszcze jeden. To leżysz. Ała! Aaaa! Też zaraz padnę. Nie mogę strzelać z ziemi, to byłoby fajne. Wiesz, tak trochę ciężko strzelać z ziemi, kiedy umierasz. Lasta. Left 4 Dead tak dał rady, to tutaj ja nie dam. Dobra, spróbuję wyłamać za pierwszym. Nie wyszło ci. Dupa. Dobra, to strzelanina! Zabili mnie. Ajajaj. Ja nie mam... Ale was położyli, ja nie mam apteki już. No to nie. Ja się... Aha, jesteś ty wiecie... czarny. Dobra, ja tam szarżuję się. Masz z łokcia. Okej, okay, ja tam wchodzę. Wiecie, że został tylko jeden? Serio? Pół życia miał. Dwóch? Ja tylko jednego tutaj mam. A właśnie, czy pamiętam, że w jednym chyba było coś. W jednym z mieszkań dało się znaleźć... czaszkę. Tak, a w drugim się dało położyć. I nie pamiętam teraz, w którym się znajdowało, w którym się kładło. Trzeba było znaleźć tylko miejsce. Znalazłem plan. Jesień średniowiecza. Okay. No, bo możesz ludziom zrobić z dupy jesień średniowiecza. Dobra modyfikacja. Dobra. A, tu jest, okej. Tu jest jakaś skrzyneczka. Mam otworzyć? Nie, jest zwykła, podstawowa. A, głównie. Taka skrzyneczka.
spoko. Było coś ciekawego, czy...? No tylko ten plan. Jesień średniowiecza. Tak, czy się... To można poszukać miejsca na czaszki, czy coś. To znaczy... No bo tam to albo w domu tego Mugambe, czy jak on tam miał, no, pamiętam teraz, Hubar, gdzie była fioletowa. Fioletowa była w jednym domu, w takiej szafce, na półce po prostu. Tak randomowo została, a jedną Ale czaszkę... Ale nie, fioletową czaszkę ja przecież znalazłem. No. Znalazłeś? Tak. To może to była niebieska, bo pamiętam... Fioletowa była tam w tym, koło tego topielczaka. Mogła to być też niebieska, tak? Tam w tym koło tego. Niebieską chyba się kładło tam na tej górce w resorcie. Ej, to wiecie co, może będziemy kończyć ten odcinek, dobra? To może wyjdziemy najpierw z budynku. No, skoro chcesz być taki kulturalny, najpierw wytrzemy buty. No bo to cudzy dom, nie żeby coś, wiesz. Skończymy może tą misję, którą właśnie wzięliśmy. Dobrze. Podnieśmy. Kara za dobre uczynki. Ej, no przecież dlaczego kara? No, tak się rozciąga. My ich ukaraliśmy, no. A może to Jin dostała karę za bycie... Wiadomo kim. Dobra, to dzięki za oglądanie, żegna się z wami Maz oraz Echo. Siema. Kratos. Cześć. I Defubar, który ledwo coś się zalogował. Pa, zdążyłem się zalogować, nie kłam. Trzymajcie się, cześć. Kiedy przyjdziesz po mnie, ubrana w kontury nocy, obejmiesz mnie czule, poczuję twój chłodny dotyk, jak bezbronny motyl. Moja dusza uwięziona w klatce, dziś w końcu będzie wolna, rozkołysana wiatrem. Niczym jaskier spisałem swój testament, ubrałem go w poezję, z którą wciąż romansowałem. Teraz staję przed panem, poddaję się jego łasce. Żegnajcie, spotkamy się, gdy każdy z was zaśnie. Gdy odejdę, kiedy błękit wezwie mnie, nieśmiertelne pozostaną wersy te. Gdy odejdę, kiedy błękit sprawi mgłę, pójdę pewnie, anioł poprowadzi mnie. Gdy odejdę, kiedy błękit wezwie mnie, nieśmiertelne pozostaną wersy te. Gdy odejdę.